był to trudny mecz, bo Gwiazda Bydgoszcz gra bardzo dobrze. No, wygraliśmy 4-0, ale myślałem, że będzie o wiele trudniej, bo jednak Gwiazda Bydgoszcz to trudny przeciwnik, ale podołaliśmy i wygraliśmy. Duża motywacja była w zespole. Dla nas ten mecz był tak jak każdy inny, czy graliśmy ostatnio z Polonią Bydgoszcz, czy z Wisłą Fordon. Normalny mecz. Wyszliśmy tak, aby zagrać jak najlepiej. Chłopcy gdzieś tam siłą rzeczy, wiadomo, że zawsze śledzą tą tabelę, liczbę bramek i tak dalej. Normalny mecz, więc chłopcy sami byli zmotywowani, nie trzeba było ich motywować, wręcz przeciwnie, bardziej uspokajać. Pokornie działaliśmy, swoje zrobiliśmy, jesteśmy zadowoleni. Należą się gratulacje chłopakom, bo to oni dzielnie walczyli przez 4 miesiące, czy dzisiaj przez 80 minut na boisku. Mieliśmy kadrę 33 zawodników. Wszystkim należą się podziękowania, wszystkim należą się gratulacje. Podziękowania również płyną do trenera Arka Syrockiego, który na pewno pomógł, miał bardzo duży wkład w ten sukces. No i na końcu podziękowania na pewno dla rodziców, którzy wspierali nas, pomagali nam w funkcjonowaniu tego zespołu, także duże podziękowania dla rodziców. W szczególności tutaj chciałem podziękować panu Wojtkowi Lachucie, który miał duży wpływ, bo pan Wojtek czy zimno, czy ciepło, czy deszcz, czy mróz, czy słońce jeździł z nami, nagrywał nam mecze. To bardzo mocno nam wtedy pomagało w analizie przeciwnika, w analizie naszych błędów. Także bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jestem tutaj, staram się być jak najczęściej, patrzeć co się dzieje na boisku, co się dzieje dookoła, gdzieś tutaj w tych kuluarach, naszych szatniach. Jestem mega dumny z chłopaków, strasznie dumny z trenerów, bardzo dziękuję im za świetną pracę. Bardzo, bardzo, bardzo ten sukces jest po pięciokrotność odczuwalny. Zespół poniekąd troszkę się stworzył na początku tego sezonu. Połączyły się roczniki 2009 z 10, ponieważ 10 się rozpadł. Także praca na dobrą sprawę od początku. Od początku układanie zespołu. Patrząc na ten czas, na pewno wielki progres. Wielki progres. Chłopaki poczynili bardzo dużo, bardzo duży krok do przodu. Są rozwojowi. Tyle mogę powiedzieć. Widać to z każdym meczem. Co przyniesie przyszłość? Nie wiemy, ale jeżeli będą tak się rozwijać jak do tej pory, to myślę, że śmiało mogą zwojować dużo w pierwszej lidze.